Moment prawdy, odcinek 20. Co to jest moment? O, to jest ten nowy program! Ale czemu ty mi wysłałeś ten moment? Ty, to jest ten program z Kaiserem? Ja ostatnio oglądałem szoty z tego. A co to jest banowane? To nie jest nowe? Ja ostatnio z tego szoty na streamie oglądałem i się, że jest nowe. 20 odcinek jest z N-Wordem? Myślisz, że typ mówi N-Worda, o to chodzi? Aż mi się przypomniało, jak random Bruce mówi tak. Całe życie walczyłem z... Nieważne. Ale to jest coś tego typu, jak oglądaliśmy, czy typ jest ojcem, czy nie. Pamiętacie? Jakoś tuż przed przerwą. Tu się da wygrać ćwierć Moment miliona? prawdy. Wystarczy mówić prawdę? I nikt nie może wygrać. Idziesz i mówisz prawdę i wygrasz ćwierć miliona? Co za tupę? Nie. To Polacy aż tak kłamią? Że nikt nie może wygrać? Proszę mi wierzyć, że trzeba mieć naprawdę nie lada odwagę, by przed wielkim audytorium, przed całą Polską oraz przed swoimi bliskimi na głos przyznać się do swoich słabości. Czasami jednak To najwięcej ciekawe, jakie pytania dają. Dobra, obejrzyj kosztuje nas kawałek. przyznanie się do czegoś przed Zamiast samym sobą. unkany. Zobaczmy, kim jest osoba, która ma odwagę zmierzyć się ze swoim momentem prawdy. Jak nie mówisz prawdy, to przegrasz i każdy wie, że kłamałeś. Co? Beata Jurkiewicz to 37-letnia właścicielka baru Kibica w Żaganiu. Ma troje dzieci. Jest mężatką od 20 lat. Hoduje rottweilery. I jej pasją jest karaoke. Beata zdecydowała się poddać badaniu na Jak wykrywacz pasją kłamstw. może być karaoke? Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Zadaliśmy jej ponad Ja 100 pytań pierdzielę. dotyczących jej życia. Pasję Do programu karaoke. wybraliśmy 21 z nich. Przed nami Beata Jurkiewicz. Nie będę bafterek. Jak powie prawdę, to jej mąż dowiaduje się, że go zdradziła i ją dojeżdża. No tak, ale ona ma 250k, nawet jak się rozwiedzie, to po 125k na głowę. Czy wiesz o tym, że Moment Prawdy to program, który nadawany jest w ponad 50 krajach? Tak. Że ten program uznawany jest za program bardzo kontrowersyjny? Najbardziej kontrowersyjny. Nie boisz się tego? Ile chciałabyś wygrać? Wszystko. 250 Tak. tysięcy? Tyle jest ci potrzebne? Ty, Heiser jest stary w To tym jeszcze. programie. To jest nowy program. Heiser teraz wygląda podobnie. To jest dość Życiowa nowe. sprawa? Tak. Czy to Skończyłem cały motywuje cię, basterek. czy Fajne było będzie bardzo. ci dodawało sił w odpowiedziach na czasami bardzo trudne pytania? Tak. Dobrze, to teraz powiem ci, co należy Nie zrobić, żeby wygrać te interesuje mnie nic, 250. tylko jak to płaci. Jestem Żydem Ale i co? Żydzi chcą Czekaj. nas wzbogacić. 2009 do 2010. O Siódme dał na kurwa. Goliborde 5 złotych. Dawaj to. Starzy ludzie się nie starzeją. Chłopie, w dupę. Co ty pieprzysz? Jak to? 50 tysięcy? Musisz odpowiedzieć szczerze na 21 Bogaci ludzie pytań. się nie starzeją z wyglądu. Program jest podzielony To na miałeś 6 na myśli? etapów. W pierwszym etapie odpowiadasz na 6 pytań. I Nie wtedy pamiętam jest 5 basterek. tysięcy, potem 5 pytań trudniejszych. 15 tysięcy, kolejny etap. Każdy kolejny etap to jedno pytanie mniej. Skala trudności zwiększa się, ale stawki rosną. 30, 75, 125 i jedno pytanie za 250 tysięcy złotych. Nie Dobra, będziesz w brawo. studiu sama, oprócz publiczności są twoi bliscy, jest rodzina. Poznajmy ich. Zacznijmy od męża. Obejrzmy kawałek Możesz się Artur, przedstawić? lub całe. Ta oczywiście, Artur, lat 47. Od jak dawno jesteście Ta, małżeństwem? oczywiście. No, 21 lat będzie w kwietniu. O, piękny wynik. Tak. No, myślę, że doczekamy do kwietnia. Jak nie, to i dobre 20. Krystyna Leśniewska. Teściowa Ale Beatki czarownica. i mama Artura. Anna Łucasz, przyjaciółka Beatki, mam nadzieję, że najlepsza i jedyna. Na pewno. To się okaże. No. I? Daniel Jurkiewicz, syn mamy mojej. Ja mam nadzieję, że najukochańszy. Tak. Ile masz lat? 20.
No to wszystkie twoje odpowiedzi zweryfikowaliśmy. Wygląda jak CTSG. To serio jest stary program, bo CTSG chyba nie żyje. Odpowiedź jest prawdziwa, a która jest fałszywa. Wiemy to na pewno. W każdym momencie możesz wycofać się z gry. Ale musisz to zrobić wtedy, kiedy jeszcze nie zadam następnego pytania. Jeśli nie odpowiesz na pytanie, syn mamy. Odpadasz i przegrywasz wszystkie pieniądze. Czasami te pytania naprawdę będą bardzo trudne. Witam cię, Jakub. Siema. Oczywiście. Jeśli zdarzyłoby się tak, że nie chcecie usłyszeć odpowiedzi na... Dziękuję bardzo, Slawik, za 28 miesięcy. Witam. Witam, powrót. Macie jedną taką szansę. Widziaczat. Syn troll? To nie syn? Tego specjalnego przycisku. Możecie sprawdzić, jak to działa. Bardzo proszę. Jakub, pewnie się zbugowało. Ja nie zadaję pytania tego, które usłyszeliście i nie chcecie znać odpowiedzi, zadam inne. Pewnie się będzie pojawi zaraz. Będzie inne, ale niekoniecznie łatwiejsze. To jest kochane, kanie. Syn? Tego przycisku. O kurde, ostro. Czy możemy zaczynać pierwszą rundę? Tak. Prowadzisz bar kibica, tak to się tak nazywa? Masz stałych klientów? Bardzo dużo. Pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek w swoim barze dla zysku dolewałaś wody do alkoholu? Na pewno tak. Nie. Co? Ta odpowiedź to... fałsz. Prawda. Co? Kłamie w dupa! Do 250 tysięcy przed tobą, jeszcze 20, a w tym etapie jeszcze 5. Ty, kłamie, nie? Większość telewidzów, większość z publiczności pomyślała sobie, ech, na pewno dolewa. Bo wszyscy tak sobie kombinują, tak, że ci w barze to muszą dolewać. Słuchajcie, brawa, brawa i się należą na początek. Tak, Basterek. Tak, myślę, że klientów w tym momencie powinno przybyć. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy jesteś osobą systematyczną, zorganizowaną, czy jesteś raczej... Dziękuję bardzo, Kaldi. Witam. Skąd wiadomo, że prawdę? No badali ją przed programem, tym wariografem. Bałaganiarą? Bałaganiarą. Tak, ale to takie, wiesz, pytanie dodatkowe. No dawaj jakieś pytania, siema ninja. Nie będziesz miała punktu. Natomiast kolejne pytanie jest ważne. Jeśli odpowiesz poprawnie, będziesz miała... drugą, ale przecież ona wie, jak jest. Drugi punkt w tej rundzie. Drugie pytanie. To co to za program, to wygrać? Możesz powiedzieć, że przestrzegasz wymagań sanepidu w swoim barze. Nie. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Bałaganiara, która przestrzega norm sanepidu. Ty, to ona zaraz wygra ćwierć miliona? O co tu w dupu chodzi? Co za program? Podajesz napoje? Alkohol? Czy git dla mnie procesor jest? Około dwóch tygodni mieliśmy same piwo, teraz mam alkohol od dwóch tygodni. Coś zjeść można? Tak. Jedzenie przygotowujesz sam? Dziękuję bardzo. WJJ schda. Jak 21 pytań? To znaczy mamy mrożone rzeczy. Aha, czyli to jest takie... Szykuję Lotix. Trzecie pytanie. Witam. Czy w pracy zawsze myjesz ręce po wyjściu z toalety? Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Czyli nie przestrzega norm chyba. Co jeżeli przez nią jest teraz pandemia w dupę bakterii kałowych, tam gdzie ona ma ten swój bar? Przez nią jest pandemia. Ja może z toaletą, bo nie zawsze wchodząc do toalety robię to, co tam niby się robi, więc nie zawsze muszę mieć ręce. Dziękuję, Jakub. O, widzisz, działa. Dziękuję za 19. Witam ciebie. No a jak robisz to, co inni robią? No wtedy myję. Aha. Sprawdźmy. To jest szczera odpowiedź, czy taka wymijająca? Nie, to jest bardzo szczera. Na razie wszystko jest okej, okay, widzę, ale jesteś uśmiechnięta. Ale się niewygodnie siedzi. Ty jesteś uśmiechnięta, rozluźniona? Nie, proszę bardzo. Tata, ja cię proszę. Ale co?
O co? No panie Zygmuncie, gdzie ta noga? No co ona robi, kurczę? Ale co, że nagi instynkt, Sharon Stone? Bata! To ci nic nie pomoże. Weź tę nogę z powrotem. Sorry, siedzi do mnie bokiem. Dobra. No właśnie, przejdźmy od razu do pytania czwartego. Czy czujesz, że duże piersi są twoim głównym atutem? Na pewno, tak. No ta, no. Jak prowadzi bar, to wiesz, szt, i od razu na piwek. No proste. To jest oczywiste. Nie ma co kłamać na siłę. Nie ma co kłamać. Prawda. Czy 20... Nie ma co kłamać, widzowie. Też to zauważyłeś? Tak, tak. Znaczy, były większe. Zaimponowały mi jej piersi właśnie wtedy. W tak młodym wieku. To jest prawda. I temperament. To były najważniejsze rzeczy? Znaczy miała ten charakterek taki i podobał mi się charakter. Pytanie piąte. Nie wiem. Czy lubisz prowokująco pochylać się nad klientem o. tak, aby zajrzał ci w dekolt? O, widzicie to, co przed chwilą powiedziałem? No to jest oczywiste, że tak. Żeby więcej... Tak. No kurde, no przegrasz ćwierć miliarda. To. Prawda. Czegoś tu nie rozumiem. Taki atut, którego nie wykorzystujesz? Nie, po prostu zawsze chodzę w dekoldach. Nie muszę prowokować, żeby się nachylać. No ale żeby nalać, to trzeba co? Się pochylić. Nieprawda, ja mam wysoki bar, nalewam na stojąco, nie muszę się pochylać. A gdyby Beata stary pięć zaciskał? Znaczy, zależy, czy by klient odreagował. Czyli co, przyłożyłbyś klientowi w razie czego? Nie, aż tak za... Ale wiesz co, ja się zorientowałem, słuchaj. Czemu ona ma minę, jakby sama nie wiedziała? Bo ona nie zna odpowiedzi, jakie były w wariografie. Tylko ona odpowiadała w wariografie tak i nie. No i wiesz, może myślisz, że oszukała, czy coś. Nie wiem. Dziękuję za ty Wilcze za 10 miesięcy, witam. Zazdrosny nie jestem. Jak byłby kulturalny, ja też bym chciał, żeby takie kobiety się nade mną nachylały na przykład. Okej, dobrze, nie będziemy dalej o to pytać. Ja przejdę za chwilę do kolejnego pytania. Znasz dawaj, Heiser. Klientów. Masz stałych? Mam bardzo dużo stałych klientów. Rozmawiacie? Tak, bardzo często. O czym? O różnych tematach. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek rozmawiałaś z klientem w barze o szczegółach swojego pożycia małżeńskiego? Co? Tak. Co? Ale czemu? Ja... odpowiedź to... Prawda. Nie wstydzisz się tego? Proszę? Nie wstydzisz się tego? Nie. To zwykle klienci opowiadają. Ten program jest bez sensu, ponieważ przy jakimś pytaniu powie fałsz, to oznacza, że ta druga odpowie... Co ty piszesz? Opowiadają w barze o swoim życiu, a barman jest tym, który wysłuchuje... Ale madno. Klient, a zarazem znajomy. Dobrze, zapomnijmy o tym. Co to za teleturniej? Zakończyliśmy pierwszy etap. Taki Amogus 10 lat temu. Musisz okłamywać, żeby wygrać. 5 tysięcy złotych. Nie, musisz mówić prawdę chyba, nie wiem. Amogus dla boomerów. W następnym etapie jest 5 pytań. Te pytania będą trudniejsze. Możesz zrezygnować już teraz i wypłacimy ci 5 tysięcy złotych. Chcesz dać dalej? Tak. Wiesz o tym, że zara. Pytania będą... Ty, a da się okłamać wariograf? Chyba jest jakaś taktyka, ale wątpię, żeby szarzy ludzie umieli. Twoje bliscy, cała Polska może dowiedzieć się o rzeczach, o których wolałabyś, żeby się nie dowiedzieli. Tak. Gramy? Tak. Beato, przypominam tobie i przypominam państwu, że przed programem wszystkie pytania sprawdzaliśmy na wykrywaczu kłamstw. Stąd wiemy, które pytanie, która odpowiedź na pytanie jest prawdą, a która fałszywa. Wystarczy dobrze kłamać. Dobrze, rozpoczynamy etap drugi. Witam, Biciu, siema. Jak wspominasz swoje dzieciństwo? Czy stary bił cię w dzieciństwie? Jak to nie opadnie, to się wnerwię.
Ty, będzie to pytanie chyba. Będzie to... Ja pierdzielę. Siódme. Czy potrafiłabyś wybaczyć mamie, że jako dziecko oddała cię na wychowanie babci? Co? Chciałbym, że będzie coś mocnego. Co to jest za pytanie? Tak. Ta odpowiedź to... Stary się niby popłakał? Prawda. Powiedziałeś to z ciężkim sercem. To jest matka, tak? To pytanie nie było już takie łatwe. Stary to aktor. I odpowiedź na nie też nie. Możesz nam powiedzieć? Dlaczego tak? Wiele czynników się na to składa. W Ameryce było pytanie, czy wiesz, że twój stary molestował nieletnie? Naprawdę takie było? Składa. Ty, o kurde, i to wyjdzie, jak się wyjdzie, że wiedziałeś. Ja pierdziel. Z babcią i z dziadkiem. O mój Boże. No to serio. Może być ciężki ten program, bo nie wiesz, co ci przygotują. A pewnie taki research w życiu robią, chłopie. Witam, PZ, siema. Zostawiłam je u dziadków, bo najbardziej im ufała. Mój stary jest komandosem, mówił, że wystarczy szybko oddychać i wariograf już dostaje. Ale myślisz, że jak siedzisz na wariografii i robisz tak, to nikt nie zauważy? Nie wiem, czy ta taktyka jest dobra, wiesz? Po jakimś czasie wynikły pewne problemy. Nie chcę akurat nie. Nie. Nie musisz. Nie, to nie. I cierpiałam strasznie z tego powodu. Było mi przykro. Było ci źle u dziadków? Nie było mi źle u dziadków, bo miałam wszystko. Nie byłam głodna. Amerykańskie? Co, czego ci brakowało? Mamy. Sama jestem matką i w życiu bym tego nie zrobiła. Mimo wszystko powiedziałaś, że wybaczyłabyś. Tak, bo mam 38 lat, mam troje swoich dzieci i poznałam już trochę życia. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o przyjaźni. Porozmawiajmy o Annie. Jak dawno się znacie? Nie wolno się stresować. Znamy się już dość długo, ale przyjaźń na wariografię. Ciekawe. No, prawie rok. Ale jak? Jaka to ale jest to nie. Szary człowiek, który nie pierwszy raz w życiu ma do czynienia z wariografem, nie ma szans go oszukać. Wiem. Chyba, że to jakiś geniusz. Ale to nie szary człowiek wtedy, okay. Tylko geniusz. Aniu, świetnie się rozumiecie? Tak. Dobrze się znacie. Dziękuję bardzo. Hanol Rzecki. Siema. Lubicie to samo? Kłócicie się czasem? Oj, rzadko. Nie, raczej nie. Nie mamy o co. Raz ją wygoniłam. Jest łatwy sposób. Wystarczy mieć podobno pineskę w bucie i przy odpowiadaniu się kłóć, co podnosi puls. Kurde, nie wiem. Ósme pytanie. Czy jesteś pewna, że twoja przyjaciółka Anna potrafi dochować powierzone jej tajemnice? Chyba nie, bo widać po minach. O kurde. Ta odpowiedź to... Ona w to wierzy. Prawda. Aniu, możesz się tym bardziej cieszyć, że ta odpowiedź została potwierdzona badaniem na wariografii. Czyli wykrywasz kłamstwo, powiedział, że to jest creepy. Dokładnie tak. Jak usłyszałaś, jak powiedziała Beata. A tamta się cieszył, mówi, no nie wydało się. Żadnych. Nie, ale takie, o których sobie opowiadacie. Tak. O seksie wszystko? Możecie dużo. Sobie powiedzieć? Dużo? Dużo. Pytanie dziewiąte. A się stary w kurzu czuję. Czy kiedykolwiek fantazjowałaś o seksie z kobietą? A nie, myślę, że i będzie. Na pewno tak. Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Pani Krystyna, skąd ten śmiech? Prowadzący to... dużo o seksie gada, wiesz, to jest program w stylu kłamczuch, tylko na szczęście ten humor jest taki bardziej poboczny, a w kłamczuchu pamiętam to
Pytanie? Czy rozbawiło mnie to pytanie. Dlaczego? Też cię rozbawią. No nie, no rozbawiło mnie, że no mogła fantazjować, nie, ale może nie uprawiać, ale fantazjować mogę. Takie było. Co się okaże, być może już niedługo. Dobrze, w takim razie przechodzimy dawaj do dalej. Pytania 10. Czy kiedykolwiek fantazjowałaś o seksie ze swoją przyjaciółką Anną? O kurde. Tak. Nie. O! Anna się wkurzyła, czy nie? Ty to ją obraża, czy nie? Chyba nie, chociaż to nie wiem. Prawda. Aniu, kamień z serca? Nie. Tak normalnie. A gdyby odpowiedź była inna? To... Normalnie. Normalnie, też normalnie. Tak? Tak. Ale okazałoby się wtedy, że traktujecie troszkę inaczej niż nie. Przyjaciółkę od serca? Nie. Nic by się nie zmieniło? Nie. Pozostańmy przy sprawach związanych z tą sferą. Mądrz licz. Nie, to jest no ostatnie nie, pytanie pisz, taki drugiego głupot. Etapu. Jeśli będziesz szczera... Mądrz liczył na trójkąt. Ja pierdzielę, no nie mogę. Pytanie 11. Czy kiedykolwiek namawiałaś swojego męża do seksu we troje? O! Nie. Tak. A z kim? Powiedzam z kim? Muszę się wszystkiego dowiedzieć na ten temat. Ta odpowiedź to... No stary musi wiedzieć. Z synem. Z księdzem w dupę. Nie no. Po co ten syn tu jest? Gratuluję ci 15 tysięcy złotych. Bo pęknie. Co? Do tej pory wygrałeś. Artur, chciałbyś coś dodać? Nic dodać, nic ująć. Nie, chodź kochanie, jedziemy już. Proszę cię. Przypominam, że jest przycisk. Oni co, mogą co skończyć program? Nie usłyszysz odpowiedzi. Tej odpowiedzi wolałeś nie słyszeć? Nie. Czy wolałeś, żeby nie było tego pytania? Przecież... O nie, nie, no. To takie jeszcze nie było, takie straszne, nie? Ale ona go namawiała do tego, on się nie zgodził chyba. Chociaż nie, może się zgodził, w sumie nie wiemy co dalej w fabule. Masz 15 tysięcy złotych, to nie jest mało pieniędzy. Następny etap to 4 pytania. Może z matką. Te pytania mogą być, na pewno będą, jeszcze trudniejsze. Synem. Nie no, widzowie, za mocne. Zrozumcie, że oni mogą już nie żyć, zobaczcie ile oni mają lat. To jest 10 lat temu program. To jest dobra decyzja. Tak. Nie śmiej się ze zmarłych. Pytam bardzo poważnie. Artur. No decyzja należy do Batki. A pytam ciebie, co ty sądzisz? Co? Powie co robię z dorosła. Nie? Czy jesteś oni jesteś są młodsi od ciebie, nie mogę. No w dupę. Tak. Widzę. W trzecim etapie chamię, dupę, jest chamię. 30 tysięcy złotych. Usłyszysz 4 pytania. To mogą być pytania bardzo trudne. Możesz się wycofać. Przed zadaniem przeze mnie pytania, któregokolwiek z tych czterech, możesz powiedzieć nie, wystarczy. Ty dobry ten program nawet, widzowie. Masz 15 tysięcy. Przypominają mi się czasy nie odpowiesz z Wybiszem, jak oglądaliśmy. Albo skłamiesz, tracisz wszystko. Przypominam o tym przycisku, przepraszam, że nie będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi. Ktokolwiek z was, odpowiedzi na pytanie przyciskacie, to pytanie wycofujemy. Ja zadaję w to miejsce inne pytanie. Gramy dalej? Będziecie wspierać Beatę? No syn siedzi rozpieprzony, myśli o Minecrafcie, bo to CTSG. Tak. Cały czas jest pani uśmiechnięta. Czy coś z tego, co wydarzyło się przed chwilą, zaskoczyło pani? No może te fantazjowanie. Ale nie była pani zszokowana. No, no, nie, nie byłam, nie. To taki drobny grzeszek? A, drobny. No, są jeszcze większe, może. No właśnie, a nie boi się pani, że może są jakieś większe? No są większe, większe są. Dobrze, że jest teściową? Bardzo. Czekaj, to nie jest jej matka? To jest teściowa? W sensie, czyli to jest matka starego, tak?
Czy uważasz, że twoja teściowa dobrze wychowała twojego męża, czyli swojego syna? Oj, 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 to chyba koniec dobrych relacji. W Wigilii nie będzie wspólnej. Nie. Nie. Zawsze, no musi. Ta odpowiedź to... prawda. O! Dziękuję, Panolo. Chcesz coś wyjaśnić swojej teściowej? Zasypka. Coś powiedzieć? To znaczy... Deski nie opuszcza, stary śmieć. Nie chodzi o to, że źle go wychowała, tylko po prostu źle Chociaż go wychowała. Jak ona go wychowywała, to nie wiem, czy były kible takie. Mogła być dziura w ziemi. Oni mają trochę lat. Więc mogła go nie nauczyć opuszczać. Wiedziała, chodziło o... Jaka jest różnica? Nie rozumiem. Znaczy, dla mnie jest różnica, z tego względu, że... Kiedy kible wynaleźli? Były pewne sytuacje w życiu mojego męża. Kiedy w Polsce się kible pojawiły? Powinna jako mama inaczej pokierować jego życiem. Po prostu ja tak wzięłam to pytanie pod tym kątem. Spoiler. Tyściowej serce stanie, jak usłyszył ostatnie pytanie. A ostatnie pytanie będzie takie. Czy teściowej stanie serce, jeżeli usłyszy to pytanie? I luj. Pani Krystyno? Nie wiem, o co chodzi. Popełniła pani błędy w wychowywaniu syna? No wychowywałam go bez ojca, no to też, bo się rozeszłam z mężem, to może miał pretensje, żeby z ojca chowany był. Ale to nie o to chodziło. Chodziło o szkołę, o jego talenty. O to mi chodziło. Dramy wychodzą. By było lepiej pokierować? Oczywiście, tak? Właśnie ja po prostu tak zrozumiałam to pytanie. Ale to jest droga życiowa, to nie jest wychowanie. Wychowanie to są cechy charakteru. Nieprawda, bo mam troje dzieci, wiem jak wychowywałam dwoje starszych dzieci, wiem jak teraz moją siedmioletnią wychowuję, wiem co jej chcę dać, więc ja po prostu inaczej uważam. Jakie są uważam. Twoje relacje z dziećmi? Ogólnie w sumie dobre. Ale słychać już, że trochę podnerwiona, nie? Dymy, no. Dymy się zaczynają. Słychać po oddechu. Kiedy przeszukiwałaś rzeczy swoich dzieci, bo byłaś ciekawa, jakie skrywają przed tobą tajemnice? Na pewno. Na pewno tak. Tak. CTS, GF nerwiony. Ta odpowiedź to... prawda. Sorry, synek. Ty się śmiejesz, Daniel? Co to jest CTSG? Chłopie, co ty pieprzysz? Nie znasz CTSG z Minecrafta? Nie ma zadowolonej miny. No dlaczego? A wiedziałeś? Nie, no nie. Domyślałem się pewnie. No trudno, no. No jak nie znacie CTSG? Już po obiedzie, no co ja teraz zrobię? Co ten od Minecrafta? Kanciasta coś tam. Są takie rzeczy, które chcesz ukrywać? Ukrywałeś? No teraz to już nie, no może i tają, no były, nie pamiętam. Dobrze. Widać po tym, jak wygląda, że ukrywał do palenia coś. Nie, no oczywiście to są... Dobra, to stereotyp. Oczywiście nie można tak ludzi oceniać, tak? No ale... Zobacz. Po prostu to czuć. Teraz to już nie, no może tają, no były, nie pamiętam. Dobrze, odpowiedziałeś... Nie obrażam, tak? Kolejny krok. Węgiel ukrywał. Nie, nie, nie. Hodujesz nie węgiel. Tak. To są rottweilery? Tak. Dlaczego rottweilery? Bo tak. Od 14 lat hodujemy tą rasę. To są groźne psy. Nieprawda. Pytanie 14. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się mocno uderzyć swojego psa? Tak. Nie no, 14 lat. Psy ważą po 40 kilo. To nawet mocny hit by nie poczuł ten pies. Powiedz to. To trzeba tak patrzeć na to inaczej. Ale na to trzeba w obronie jej stanę. Mimo, że to ohydne, że uderzyła pieska, ale zobacz, pies waży taki rottweiler z 45 kilo, ona waży 60 i jej hit mocny to jest jak twój plaskacz. Rozumiesz? Więc no... Zadam ci od razu pytanie 15. Chcesz je usłyszeć? Tak, tak. Nie chcesz się wycofać? Nie. Czy masz zakopane dziecko w ogrodzie? Czy zdarzyło ci się uderzyć którekolwiek ze swoich dzieci w twarz? Kurde, ten program jest stary, przeciwiście, że tak. I to pięścią pewnie. Chłopie, wiesz co się działo 10 lat temu w Polsce? Przecież chyba prądu nie było w Polsce 10 lat temu. Tak.
Powiedz to. Prawda. Prawda. On wie, że to o nim, bo jest najstarszy, no. Te brawa, które słyszysz, są z całą pewnością nie za to, co zrobiłeś. Wiem, oczywiście. Za to, że miałaś odwagę się do tego przyznać. Ty, ale wyobraź sobie tak, Heiser teraz pieprzy jakieś moralne rzeczy, ale wiecie, jaki ma syn Heiser, dupę tego Filipa? No chłopie, tam nie wchodziły w ręce tylko pięści na pewno, w sensie w grę, nie wchodziły tylko pięści, na pewno coś cięższego, no chłopie. Odpowiedziałaś. No to jest ciężka sprawa żyć z Filipem. W tym momencie zakończyliśmy trzecią rundę. Na twoim koncie jest 30 tysięcy. Oczywiście żart, żartuję, kocham Heisera, bo on tam ludzi wyzywa. 30 tysięcy. Należy do ciebie. Księża w tym programie, ale dymy by były. Przerywamy. Nie poszliby. Wychodzisz ze studia. Potem sobie porozmawiacie i pewnie będziecie uśmiechnięci. To jest ten od wizyra. Grać w czwartej rundzie. Usłyszysz tylko trzy pytania. Ale jakieś bomby. Ilu widzów ma na imię Filip? Każdy Filip niech napisze jestem, żebym wiedział ilu. Może być jednym pytaniem zadanym. Siemanik, dziękuję za 11 miesięcy. O, ale Filipów. Chciałbym, żebyś dokładnie przemyślała sobie, co chcesz zrobić. Jeden Filip na drugim. Chcesz grać dalej. Jak Bawa przyznaje się, że... do zabójstwa i że ma krew na rękach, a Heiser powie wanisz zmyje, polecam. W sumie dobry byłby ten, lokowanie, no. Artur. Ale to, że na ubraniach na przykład ma krew. Pytam ciebie. Oczywiście to żart, to w GTA. No może jak tak daleko zajechała, niech próbuje jeszcze. Nie będzie za daleko? Coca-Cola. Nie, no okaże się później, nie? Daniel, chciałbyś, żeby mama grała dalej? Czemu nie? Nie boisz się? Prawda jest cenniejsza niż wszystkie pieniądze. No jak? Przecież mi się przychodzi dla pieniędzy. Zawsze? W każdej sytuacji? Ty coś czujesz, że pytaje, czy to jest biologiczny syn. Tak czuję. Aniu? Nie boisz się o swoją przyjaciółkę? Mówię ci. Chyba wie, co robi. Wyjdzie, że nie. 30 tysięcy. Ma już w tej chwili. To sporo. Widocznie za mało. O kurde, będą dymy. To są tylko rady. Widzisz, Heiser jest starym. Czy chcesz usłyszeć kolejne trzy pytania? Czy kończymy grę i masz 30 tysięcy złotych? Chcę grać. Przestrzegam. Chcę. Starsi ludzie mówią tak, chcę, nie? Chcę. Dziwne. Ja tak nie mówię, ja jestem stary. Bo ja jestem na czasie. Dla widza. No przeżyję jeszcze te trzy pytania. Pytanie 16. Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Niezłe pejsiwo wariacie dał na Goliborde 5 złotych. Myślisz, że konop się przewróci od tego prawnego Lowkicka? Czy się przewróci? Kanał mu w internecie? Chyba nie, ale wiesz, kiedy może się przewrócić? Jak wypuści ten słynny film na Wardęgę i się okaże giga gównem. Chociaż ciężko powiedzieć. Teraz to w internecie ciężko kogoś obalić, chłopie. To Leksia może obalą, ale może być tak, że tak będzie ostro o tym Konopskim, że jeszcze Leksiu się odbuduje. Zobaczymy. Czy twój mąż kiedykolwiek cię uderzył? Tak. Na pewno. On wie, już widać. Zupa? Zupa! Nie. Powiedz to. Nie pisz tak. Za ile? Nie, to jest tak. Za ile możesz uderzyć żonę? Za 5 minut. Nie no. Oczywiście żartuję. Nie polecam. Bardzo obrzydliwe zachowanie. Bardzo ohydne zachowanie. Chyba nawet nie chciałbym usłyszeć. Czyli uderzył ją. Do tego.
ale zadam ci jeszcze raz pytanie. Czy chcesz usłyszeć kolejne tak. pytanie? Zostały jeszcze dwa pytania. Chłop reklamuje followy do kupna? Jak to? Weź zerknij Amy albo Phoenix. Na tego typa, co Black Blue napisał. Może kupię. Czy kiedykolwiek wpadłaś w taką furię, że twój mąż był zmuszony wezwać policję? Co? Jak? Wzywa się... Co? Tak. Co? Ta odpowiedź to... Aha, tym dostał timeouta już. O kurde, ale jak? Jakie dymy musiały być na chacie, że stary policję wezwał? O co oni się kłócili? Pewnie jakieś zakopane ciało, czy co? W sensie w GTA. Chciałabyś coś do tego dodać? To znaczy miałam kiedyś problemy. Przez około 2 lata. Z pewnym czymś. Co się nazywa alkohol. A, to inna sprawa. Przeszłaś bardzo dużo przeżyłaś. Bardzo dużo przeszłam. Poszło ten trójko. Wyciągnęłaś z tego wnioski. To znaczy mąż mi pomógł wyjść z tego. Aha, czyli wiemy, od czego był hit. Czyli to był hit na odmułę. Od męża. W poprzednim pytaniu. Czyli może był dobry hit. Hit sprawiedliwości. Artur, jest teraz okej? Tak. Tak. Cieszę się, że trzymacie się razem. To świadczy o waszym uczuciu, o waszej miłości. Terapia szokowa, przed no. Przed tobą jeszcze jedno pytanie w tej rundzie. Możesz zrezygnować. Nie. No lecisz, 75k w grze. Pytanie 18. Czy to był one shot? Nie, no bo żyję. Czy uważasz, że twój mąż zasługuje na lepszą żonę? Tak. Czuję, że tak, przez ten alkohol. Tak. Ta odpowiedź to... Ale są razem, czyli jest dobrze chyba, nie? Prawda. Czyli to oznacza, że go kocha naprawdę. Doceńmy to! Pepolowe widzowie! Tak nisko się oceniasz? Może nie aż tak nisko, ale... Trochę ze mną przeszedł. Siako, dziwito. Ale jest to, bo... Ban za bota, dobrze. I syn, cała rodzina. Co jest najważniejsze w życiu? Wspierały. No rodzina. To jest chyba najpiękniejsze, co powiedziałeś. A ja powiem drugą piękną rzecz. Masz 75 tysięcy złotych. Nice. 70 brudy oczyszczone za 75k. To w sumie się nie dziwię, ty, jak wszyscy ci youtuberzy, influencerzy biorą brudy w necie, a zgarniają potężne siano, a taki szary człowiek z ulicy zgodził się za... No nie wiem, kto tam wygrał te ćwierć miliona. Pewnie jest jedna osoba. No to tanio się ludzie oceniają w porównaniu do takich, wiesz, tych pseudogwiazd, nie? 75 tysięcy zabierasz. Kończymy tę rozmowę. Zwłaszcza w tamtych czasach, gdzie ludzie bardziej pamiętali rzeczy. Dzisiaj to wszyscy mają wszystko w dupie. To jest moja rada. Co chcesz zrobić? No dalej! Ile procent gotika? Nie wiem. Kiedy liga? W nocy, a gotik po tym. Czasu na zastanowienie się. Tyle, ile potrzebujesz. To jutro powiem. Pamiętaj, to jest twoje życie. Wiem. Opowiadasz? Nie wiem, ile procent gotika. Tak. Swoim najbliższym. Ile odcinek trwa jeszcze? 10 minut. Twojego męża? Twoich dzieci? Ty włos leciał, widziałeś? Czy warto? Wiem, jestem przekonana, że moi najbliżsi na pewno wybaczyliby mi wszystko to, co usłyszeliby w tym programie.
a innymi ludźmi się wcale nie przejmuję. To nie jest do końca tak. Żyjesz wśród ludzi. Nie. Za dużo krzywdy mi inni ludzie zrobili przez całe życie. Nie chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali. Właśnie. Musisz podjąć decyzję. Boże, Kajzer, jakomu melał! Nie chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali. Załki ryj, ludzie są tu dla uśmiechu, dla show. Starczy tych emocji już. Co ty pieprzysz, stary dziadu? On się boi, jakie pytania będą. Będzie pytanie pewnie, czy pomogłaś swojemu mężowi ukryć ciało? Z tobą. Nie, widzowie. On wie. Artur widzi, ile cię to kosztuje. No, on wie. Myślę, że starczy. Tych emocji. No dalej! Lecimy dalej! Starczy. Baniu, pieniądze to nie wszystko. Jest ich dużo. 75 tysięcy złotych. Dalej! Daj sobie na luz już, kochanie. On się boi pytania, czego zdradziła, też mi się wydaje. Słyszysz? Dobrze jest. Starczy. Rezygnuję. Starczy. Rezygnuję. Co?! Co?! Zdradziłaś go, czy nie?! Chciałbym, żebyś powtórzyła. Powiedz to głośno i wyraźnie. Rezygnuję. Ale w sumie 75k, jakieś mocne brudy nie były. Gratuluję ci. Pieniądze to nie wszystko. To nie tylko odwagi. Tak do matki, jak. Do ciebie należy 75 tysięcy złotych. Szacunek wszystkich tych, którzy są w studiu. Ale to CTS nie był tam po nic. On nic tam nie robił. Skam. Wiem, że bardzo dużo was. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Spider 175 dał na golibordę 10 zł. Dziękuję bardzo. Hej, na dobry wieczór. Dzięki wielkie. To kosztowało, tak. Ale wiem, że. Dziękuję bardzo, LOL, Kopox. Witam. Że zaimponowałaś wielu ludziom. Wiem, że trochę współczuję, ale trochę podziwiają. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Na początku sam ją zgłosiłem, bo ja wysłałem SMS-a, a później jak już tak trochę się poczytało, co się działo w innych edycjach, to jednak nie było zbyt ciekawe. I bałem się, co wyjdzie na jaw. Czy zdarzyło ci się uderzyć którekolwiek ze swoich dzieci w twarz? Powyżej jego? On wie, że jego, no. Powiedziałem, że mama chce mówić prawdę. Dziękuję bardzo, Pat 420. 20 miesięcy, co jest w dupę? Siema. No, a część z tych sytuacji znałem, no to już przeżyłem to wcześniej, także no. Więc nie staram się nie wracać. Dajcie odcinek? Nie. Największą przykrość sprawiło mi pytanie o mamę. Czy potrafiłabyś wybaczyć mamie, że jako dziecko oddała cię na wychowanie babci? Tak. Sytuację znam od ponad 20 lat, ale tu, w tym programie, akurat mnie to tak wzruszyło. Może to dopiero do mnie to dotarło, w tym momencie, odcinek. Czy tych emocjach. Mam do niej wielki żal i będę miała do końca życia, chociaż mogłabym jej wybaczyć. Czy kiedykolwiek przeszukałaś rzeczy swoich dzieci, bo byłaś ciekawa, jakie skrywają przed tobą tajemnice? Tak. Nie podejrzewałem jej o to. Na dzień dzisiejszy mnie to nie denerwuje, bo już z nimi nie mieszkam, ale jakbym mieszkał jeszcze, to na pewno bym w furię wpadł. Zła jestem troszeczkę na siebie, że nie dobrnęłam do końca. Pewnie będą musieli parę rzeczy przedyskutować, pewnie został niedosyt, bo te trzy pytania jednak byłyby bardzo ciekawe dla taty na pewno. Byłam pewna swoich odpowiedzi, mówiłam prawdę i wiem, że do końca... A, Józef, to ty, czemu taki nick teraz? Mimo tych różnych naszych trudności przez lata, żonę kocham nadal i to mówię uczciwie i szczerze. Kłamie czy nie? Nawet gdyby może coś jeszcze trudniejszego wyszło w następnych pytaniach, myślę, żeby może i sobie dał radę z tym. Ale nie wiem na pewno. Jak po przerwie? Ty, ktoś tu będzie? Ty, ktoś jeszcze będzie? Na 10 minut! To chyba ktoś szybko przegra.
Czy każdy z nas na co dzień ja pierdzielę, że jest uczciwy wobec siebie, a wobec innych? Kłamstwo upiększa nasze życie, ale nie sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. W naszym programie nie ma lustra, ale jest wykrywacz kłamstw. Rozumiem, każdemu uczestnikowi przed programem zadajemy ponad 100 pytań dotyczących jego życia. Znaje i wie, jakich udzielił odpowiedzi. Ale tylko my wiemy, kiedy skłamał, a kiedy powiedział prawdę. Poznajmy następnego uczestnika naszego programu. Nie mogę. To no nieźle się Maciej tym kompromituje. Ma 22 lata. Mieszka we Wrocławiu. Pracuje jako doradca klienta w banku. A jego hobby to wędkarstwo. Jest kawalerem do wzięcia. Marcin został poddany badaniu na wykrywaczu kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Odpowiedział na ponad 100 pytań pytanie dotyczących jego życia, z których sam będzie? Wybraliśmy 21. O kurde, jakby takie coś wyszło, to chłopiec skończony w życiu, w dupę. Musi wyjechać z Polski. Zobaczymy, Elektra. Jak się czujesz w tym miejscu? Dobrze. Lubisz być w centrum zainteresowania? Zawsze. Gotów jesteś mówić prawdę? Gotów. No dawaj! Wiesz, jeśli nie powiesz prawdy, skłamiesz, odpadasz? Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Do wygrania jest 250 tysięcy złotych. Program podzielony jest na 6 etapów. 27 tylko. Poznajmy ich. Mama, rodzina. Jak mama ma na imię? Violetta. Kuzynka Magda. Witam. O, jak już kuzynka. Już chyba wiem, czemu przegra. Na czym o, ja pierdzielę. Bliska kuzynka, daleka kuzynka. Daleka kuzynka. Daleka kuzynka. Tak. Znacie się od dzieciństwa? Tak, od dzieciństwa. Ja pierdzielę. Nasz trzeci gość. Nasz przyjaciel. Ty, wygląda jak on, ale grubszy, nie? To on 20 kilo plus. Chciałem zapytać, czy niezłe. Długo się znacie z Marcinem? Tak, to już spory kawałek czasu, około 10 lat. Dobrze się znacie? Myślę, że bardzo dobrze. W tym programie być może padną unkany? Pytania, co to jest unkany? Będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi. Jeśli tak się stanie, macie raz w programie do dyspozycji to urządzenie. Wystarczy nacisnąć. I nie usłyszycie odpowiedzi na pytanie. Ja to pytanie zastąpię innym, ale to inne może być równie trudne, a może nawet trudniejsze. W każdej chwili możesz wycofać się z programu, ale przed zadaniem pytania przeze mnie. Jeśli wycofasz się po pierwszym etapie, tak, dostaniesz 5 tysięcy, 15 i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie odpowiesz na pytanie, albo powiesz nieprawdę, może odpadnie po pierwszym, zobaczymy. Te reguły są jasne. Zgadza się. Możemy zaczynać? Tak. Zaczynamy pierwszy etap gry. Czy mógłbyś nam powiedzieć, czym się w tej chwili zajmujesz? Na czym polega twoja praca? Tak, o, na tym odpadnie. Pracuję jako doradca klienta w banku. Zajmuję się pozyskiwaniem. Wyjdzie, że jest bezrobotny, coś czuję. I bieżącą obsługą. Mhm. Pracujesz w banku, czy twoja praca polega na tym, że spotykasz się z klientami w różnych miejscach? To odpowiedzialna praca? Call of War 3, nie myślę, wiem. Że tak. A w tych ciężkich czasach jak to wygląda? Nie jest źle. Nie jest źle, było lepiej, jest trochę gorzej, ale... To krada klientów? Nie narzekasz. Nie narzekam. Pierwsze pytanie. Czy myślisz, że twoi rodzice powierzyliby ci oszczędności całego życia, byś mógł je w ich imieniu zainwestować? Nie, bo ma 22 lata, czy ile? Nie, ile on ma? 22? Jak tak, to nie powierzyliby. Serio, na tym odpadnie. Nie, no, nie dowiemy się co tak. Z kuzynką. No nie odpadaj. Kłamstwo. Marcin. Tego nikt się nie spodziewał. Ja na takim pytaniu. Ale tak. Tak było na no na logikę ci nie powierzą, durniu w dupę. Chłop robi w milenium 2 lata i myśli, że mu rodzice oszczędności życia dadzą. No ty jesteś popieprzony!
twojej odpowiedzi, nasi eksperci. No nie mogę, no. Odwrotnie niż powiedziałeś. Przykro mi. Już jest porypany w dupę. Kończymy nasz program. No nie mogę. Zapraszam cię do rodziny. Nie, no to jest przegryw totalny w dupę. To jest twój unkany. Szczerze mówiąc, to był ostatni scenariusz przede mnie zakładany. Tym bardziej, że to pytanie było proste, znałem na nie odpowiedź, odpowiedziałem wcześniej dobrze i po prostu, nie wiem, stres, trema, za nie mówię, dziwnie. Jestem generalnie w ciężkim szoku. Nie spodziewałem się, że na pierwszym pytaniu kolega odpadnie. Myślę, że trema syna zjadła. Po prostu tak, tak się skończyło. Na początku nastawiałem się na dobrą zabawę, ale jak się dowiedziałem... No i co z kuzynką? To waga lekko się szala. Specjalnie odpadł, żeby kuzynki nie wyszło. No dobra, trudno. Nic się nie stało. Tak. No, obejrzmy. Jeszcze jeden dla widza ok. Ale ostatni. Mogliby wznowić tą emisję takiego programu. To by oddało. W Ameryce taki program pewnie do dziś leci. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria!